Do oglądania zaprasza szlagierowy sklep.pl. Jedyny tak szlagierowy sklep. Ostatnie śniadanie w tej rajzie. Wcale się no mnie chciało, ale czas był najwyższy, żeby się spakować i pomału ruszyć do Polski. Jako bawarsko flaga, nie? Bawaria żegnała nas cudowną pogodą. Postanowił Rzech, że w trakcie powrotu przejadymy kolej jezior Mundsee i Attersee. To był strzał w dziesiątka. Słońce, błękit nieba, tafle wody, a wokoło szczyty przyprószone śniegiem. Piąty dzień naszej wyprawy, właściwie to już koniec naszego wypadu. Trzeba się pożegnać z jeziorami, trzeba pożegnać się z Alpami, trzeba pożegnać się z tymi wspaniałymi chwilami spędzonymi tu. Proszę powiedzieć nam, jak wrażenia z tego wszystkiego? Wrażenia, emocje są tak ogromne, że ciężko to opisać w słowach. Pogoda dopisywała absolutnie. No można powiedzieć, kochani, że my widzieli wszystkie pory roku. Tak naprawdę było śnieżnie, było wiosennie, było jesiennie. No jeszcze by nam brakowało lata, ale pani Ewo, no chyba to jest zapowiedź tego, że warto tu wracać. Warto tu wracać. Poznałam tak fantastycznych ludzi, tak serdecznych, tak miłych, że atmosfera po prostu była, no nie wiem, jak zajadę do Krakowa, to nie wiem, czy jak to będzie, czy to... Słuchajcie, bardzo dobro, atmosfera, wspaniali ludzie, okazuje się, że Ślązoki to są równe chłopy. Pani Ewo, serdecznie dziękujemy, żegnamy się z bajerami, żegnamy się z Alpami, żegnamy się też z Państwem.